Najszybszy jak na razie na tym odcinku, za nimi Żbikowski, Bieniak, Gęczarczyk, Parzyk, Kuba Niemiec z Mateuszem Błędniakiem spadają na czwartą pozycję w klasyfikacji odcinka. Dalej Niemiec, Zaganowski zamykają pierwszą piątkę, szósty Mularczyk, Sajdak, siódmy Ilnicki, Piekarska. Na ósmej pozycji Potyra, Sieliło. I załodze Żbikowski, Bieniak udało się wskoczyć prowizorycznie na dziewiątą pozycję. Przeskoczyli załogę Kwaśny, Pietruszka, którzy byli na dziewiątym miejscu na odcinku, Skrzypczyk, Sieja. Zamykają klasyfikację tego S-u. A tutaj proszę bardzo, samochód, którego też żeśmy się raczej nie spodziewali na rajdowych trasach, Mini Cooper. Tak, Mini Cooper, oj. I dwa błędy w jednym zakręcie. Ale jedziemy dalej. Ale pojechało. To jest Rafał Szpin i Aneta Marcol. Tak, samochód Mini raczej kojarzy nam się z wyścigami i z Pucharem Mini, który od lat ściga się w całkiem niezłej obsadzie na torze w Poznaniu. Ale to jest właśnie urok tych nowych zasad Rally N, że praktycznie każdy samochód da się dostosować.